I moim zdaniem jakby jest problem tej reprezentacji, że nie ma osobowości. Nie mówię czysto piłkarskiej piłkarzy, osobowości na boisku, którzy właśnie w pewnych momentach pokażą, obudzą zespół, pokażą zainterwują tak, żeby później nie było z tego problemu. Mamy miękką drużynę. Więc jak patrzysz, jak dostaliśmy żółtych kartek w meczu z Czechami czy z Mołdawią, to my chyba nie dostaliśmy żadnej za faul. Bo, czy to taktyczny, czy fałd, który nie doprowadzi do sytuacji przeciwnika, żeby mógł w ogóle pomyśleć, że on odda strzał albo strzeli w ramkę. Ja zapytam Cię o coś, co jest y, m, moim zdaniem jedną hipotezą. A może obecność Roberta Lewandowskiego, którego łatwo strzelić, blokuje rozwój charakterów tych zawodników. Może ja jako Robert powinienem sobie powiedzieć: Dobra, spadam, bo zawsze będzie tak, bez względu na to, ile ja jestem. W tej kadrze, że będę pierwszym krytykowanym. I przy mnie inni nie mogą rosnąć. Albo się chowają. Albo się chowają. Ja nie wiem. I nie chciałbym, żeby się chowali. Ja chciał, żeby oni wyszli i wzięli tą odpowiedzialność. Wiesz to ja nigdy nie byłem załonikiem na reprezentacji, który, jak ktoś przyszedł do mnie i się zapytał, to nie powiem, nie, nie mam czasu, albo nie, jutro. A ktoś się w ogóle pyta? Przychodzi? Były przypadki, ale właśnie to jest dla mnie zastanawiające. Dlaczego nie przychodzą? Teraz nie przychodzą? Jakby Zdarzają się czasami, ale nie, był tam... Boże, tak. Były takie momenty, że ja bardziej wychodziłem do tych młodych, innych zawodników, zapytać się, co sądzą, co myślą, żeby coś wydobyć od nich, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że nie mogę ich wyręczać, nawet w tym, żeby oni pokonywali własne słabość albo ten, tą taką strefę komfortu, z której muszą wyjść. Rozumiem. Bo to jakby, to jakbym ci pokazał, co masz robić, jakie pytania zadać. Nie, to jakby sam musi do tego dojść, żeby być lepszym, tak? I tak samo jest z tym. I stwierdziłem, Demand, czy jestem w takim wieku? No, nie mogę myśleć za każdego piłkarza, prawie że zmieniać, jak małemu dziecku, wiesz. Rozumiem. Jak się załatwi, tak? Jakby ta odpowiedzialność musi też się na innych zawodnikach, nie tylko na mnie. Też ze względu na to, że po tylu latach będąc kapitanem, po tylu latach, które zawsze przyjeżdżałem, zawsze chciałem dla tej reprezentacji jak najlepiej. I pomimo tego, że czasami powiedziałem coś, co komuś się mogło nie spodobać, też wcześniej na boisku bardziej byłem zawodnikiem, który nie tylko podpowiadał, ale krzyknął. Był taki bardziej. Mm, w ostatnim czasie byłem bardziej stonowany niż wcześniej. No, ale, ale wcześniej się wypowiadano, że źle, że machami ja rękam, że krzyczę. I czarno, było źle. Po Czarnogórze, jaki byłeś tak, wściekły, i, jakby, I to było, że złe, dlaczego on to robi i tak dalej. Teraz jakby jestem bardziej stonowany, gdzieś bardziej taki dobra, panowie nic nie stało, grajmy dalej. I czasem zadać pytanie, co jest lepsze. I ja sam w to jakby zastanawiałem się, i czy lepsze jest takie czasami pobudzenie. Nawet pomimo tego, że krzyknę, ale nie lubi, nie lubi ktoś, jaki krzykną, ale jesteś przez to automatycznie się pobudzasz. Jakby ja, nie wiem, ja też mogłem popełniać błędy i popełniam błędy, bo nie jestem, nie jestem idealnym, nie znam się na wszystkim, ale samemu jest dużo ciężej niż ze wsparciem. I ja, nawet jak ktoś mi coś powiedział, że coś zrobiłem, nigdy nie powiem, co ty tam gadasz, ja wiem lepiej. Nie, tylko może masz rację, może argumentami, argumentami mogę z nim dyskutować. To jest problem generacyjny? Problem braku takich osobowości, takich charakterów, może nawet takich kozaków nadmiernych, jeżeli chodzi o poziom swoich umiejętności, ale wiesz, że często ego pomaga w tym, żeby zakopać jakieś deficyty. Tak, i dlaczego, co, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś, ty, to jest realny, ta trucizna w tej reprezentacji była. I czasami trzeba o czymś prosto powiedzieć, czy to o tej premii, który ten temat był niewygodny, czy o wywiadzie. Jakby ja czułem, że ta, ta reprezentacja środka coś tam nie gra. Coś jest, co truję tą drużynę i może warto coś raz na, 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 raz na zawsze wyjaśnić, żeby do tego też już nie wracać i okay. zamknąć temat. Ale tylko... I, mm -hmm. i jeśli chodzi o te osobowości, ja już o tym mówiłem, ja mówiłem o tym wywiadzie, ale czy ktoś to w ogóle podłapał, że o tym mówię? Ja tam nie wiem, może musiał, trzeba byłoby jakiś tam nagłówek dać, Lewandowski, mówię, brakuje nam osobowości w każdym. Ja o tym mówiłem już chyba na poprzednim zgrupowaniu, nawet wcześniej, ale nikt może nie zrozumiał o co chodzi. Osobowość to jest też coś takiego, że nie chodzi o umiejętności, chodzi o to, że na boisku swoimi decyzjami pokażesz to że ty jesteś tu, który chcesz coś zmienić i chcesz mieć pod kontrolą. To tak samo jest jak mecz z Mołdawią. Moim zdaniem czy trener, czy kto by tam nie siedział na z boku, to ma znaczenie? Nie, piłkarz musi wziąć odpowiedzialność na siebie. To nie jest tak, że trener ci powie, jak ci nie powie biegnij w lewo albo podaj w prawo, to nie może być tak, że piłkarz nie wie jak ma grać w piłkę. A trener mi nie powiedział, a też słyszę takie głosy często, bo Trener nie, nie pokazał taktycznie, jak mam grać. Albo nie powiedział mi, jak ja mam się poruszać. Ja rozumiem w takich meczach gdzieś na styku, Trener może pomóc. Ja nie mówię, że nie, ale w meczu, weźmy ten przykład nieszczęsnej Mołdawii, który był dramatyczny. To nie może być tak, że jest sytuacja, która zaczynasz meczu z Mołdawią być niepewny, straciliśmy bramkę i nagle totalnie, co mam robić? Szukasz pomocy zewnętrznej. To jest ta odpowiedzialność, ta osobowość, którą nie patrzysz na boki, ktoś mm -hmm. i ma podpowiedzieć, żebyś wiedział, co robił, Tylko nie, Powinieneś sam, wziąć w swoje ręce odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za kolegę z boku. I co to jest od podpowiedzi? Czas, przyjmij, zagraj szybciej. Jakby żyjesz w tym, ale nie żyjesz w tym, bo ci ktoś powiedział, tylko sam powinien wiedzieć. To piłka nożna się nie zmienia, czy grasz takim systemem, czy takim. Że trener ci powie, czy nie. Jakby musisz wyjść ze strefy komfortu tego, że sam szukasz. I próbujesz. Bo dla mnie zawodnik, który. Ktoś, to jakby zna się na piłce, wie, czy jest zawodnik, który gra alibi, czy próbuje. nawet jak źle zagra, ale próbuje. Dla mnie ważniejsze jest to, że jeśli zawodnik próbuje, nawet jak coś niedokładnie wyjdzie, to wiesz, że tą osobowość ma. Czyli ty chcesz powiedzieć coś takiego. Spójrzmy na piłkarzy. Są sytuacje, w których to oni są odpowiedzialni. Nie krytykujmy za wszystko trenera, bo trener do końca, co brzmi jednak źle, ale taka jest prawda. Nie jest odpowiedzialny za wszystko i nie ma kontroli nad wszystkim.